jeszcze dalsza. Dlaczego wy robicie, dzwonicie, wypytujecie, jedziecie po mnie jak po maśle, jak masełkiem po chlebie, żeby ja i Wojtek się denerwowali. Ja nigdy na ciebie, Asiu, Basiu, nie dzwoniłem do ciebie, nie nagrywałem, bo nie chcę nagrywać złych rzeczy na ciebie, bo ty jesteś dobrą kobietą, dobrą na żonę, żoną będziesz, dla Wojtka. Bardzo dobrą. I mnie to będzie cieszyć, że ty i Wojtek razem połączycie się jak Bóg, Pan Jezus, Matka Boska łączy ludzi i życzę wam dużo na nowej drodze, dużo zdrowia, dużo szczęścia i Bożego, Bożego błogosławieństwa. Niech Bóg, Pan Jezus was prowadzi drogą szczęśliwą, bo najważniejsze zdrowie, żeby ty, Asiu, i Wojtek doczekali się potomstwa, czy dziewczynek, czy chłopaczków. To, co Bóg, Pan Jezus przeznaczy dla was, żeby mieliście, żyliście nagrywaj na stopę, w zdrowiu, w szczęściu. Się nie zgadza, że mnie ani przyjeżdżą, nie zaręczą się tam. Ja w szczęściu będę szukał kawalerki i wynajmuję, będę wynajmę i stąd się będę wyprowadzał. W szczęściu. I szczęść Boże będzie tobie. W zdrowiu żyliście razem. Tak. Dlaczego to wy ludzie tak zrobiliście? Ja nie nagrywałem na się. Przepraszam bardzo, nie nagrywałem. A jak chcesz, Asiu, wziąć już tą biedę, co ludzie robią dla mnie, dla Wojtka, dla ciebie, to ja już wezmę ten krzyż bolesny. Muszę dźwigać, cierpieć, pokutować, aż do skończenia swego życia. Bo mnie, Asiu, mało zostało. Już mam prawie 60 lat. Kopa jajek 60 jest. Tak samo i mnie. Ja nie wiem, czy tej 60 dożyję. Nie wiem, bo jak tak będą ludzie jechać po nas, po tobie, po mnie, po Wojtku, to będzie bardzo, bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. Ja proszę ciebie, nie gniewaj się na Wojtka. Ja proszę ciebie z całego serca, z całej duszy. Bardzo proszę, ażeby ty, a Wojtek przyjedzie do ciebie z pierścioneczkiem ładnym, pięknym, nałoży na twój paluszek. Mnie będzie serce się radowało, cieszyło się będzie. Weseliło się będzie, że Wojtek znalazł sobie teraz dziewczynę, a później kobietę do życia. Jestem gejem! Do życia! Ja nie mówię, że Wojtek jest gej. Wojtek jest... Ej, ja się... Obiecuję ci, kurwa, że się w tym roku na pewno 100%. Może jeszcze w lutym, czy pozbędziesz mnie stąd. Że Wojtek jest akuratem chłopem, tak, mężczyzną. Powiedziałeś co? 5 centymetrów kutasa. Ty masz drąga, niech cię ona bierze, tak? Ja nie powiedziałem to, jak Boga kocham. To ludzie przekształcają, Wojtek. Uwierz w to. Asiu, bardzo proszę ciebie. Ja tego nie nagrywałem. Ja zaraz film jest. Że... Ja poproszę, żeby przyjechał Jacek i ten film daj, ja nagram na twoim kanale. Daj, ja nagram. Daj, ja nagram całą prawdę. Szczerą prawdę. Uczciwą prawdę. Bo ja teraz, Asiu, nagrywam na swój kanał. To właśnie, pierdol się z tym kanałem swoim, kurwa. Całą prawdę tobie mówię. Na mnie, kurwa, na stop, kurwa. Nie oszukuję. Obiecuję. A ciebie, kurwa, a ludzie, wiesz, jacy, ty jesteś, że jadą
ludzie po mnie, po Wojtku i po tobie zaczęli jechać. Dlaczego? Ja nie wiem tego. Nie wiesz, a! Nie wiem! Nie wiem dlaczego ludzie... Ludzie... I numer podał. Ludzie... Tak. Tacy są... Przepraszam bardzo! Że chcą mnie wykończyć. Przepraszam wy niech bardzo, wykańczają. Ja choć będziecie mieć wszyscy... Wszyscy... No dajmy, ja ci powiem na kanał. Ja rozmawiałem na ten temat. Dzielnicowa się pytała, czy... Będzie, miało się jechać te zaręczyny. Ja tarapie załatwiałem. Dopiero będę jechał na walentynki. I bardzo dobrze, jedź. Tak, sre, Natalka nie chce już. Ja nagrywam i ten kanał Jacek puści. Wymienimy kartę, on przyjedzie, a kartę dam tą. Nie, ona wynajmuje, ona się boi. Czego boi się? Ciebie? Ja nie pojadę. Nie, że ona wynajmuje mieszkanie i boi się, że właściciel się dowie i kurwa nie wyrzuci ją z chaty. Ja nie będę, nie nagrywam tego. Ja proszę ją. Jak ty nie nagrywasz? O, nagrywasz, no stop siedzisz kurwa. Komuchu. Tu jest nagrane cała prawda. Właśnie, cała prawda, niech ona odsłucha teraz to. Niech odsłucha tą moją całą prawdę, co ja nagrałem. Dzisiaj. Chcesz, to ja ci odczytam list, jak napisała wariatka jakaś do mnie na Wojtka. Ja już też nagrałem na nią, że dlaczego tak ona pisze, dlaczego tak nęka mnie, dlaczego Wojtka i ciebie nęka. Dlaczego? Dlaczego dobija? Ja już nie mam sił dla reszty ludzi tłumaczyć. Nie tłumacz, kurwa, ty jesteś, kurwa. Bo mnie serce już boli. Ty chciałby, kurwa, siedzieć w domu, wszystko mieć, nic nie robić. Ja ogółem przez ciebie, kurwa, mnie też usunęli, kurwa, ten mój kanał. Przede mnie, tak? Przeze mnie, tak? Tak. Ile filmów było, jakie kłótnie z tobą? No tak. Powiedziałeś, Wojtek Asiu powiedział, że przeze mnie kanał usunęli. Ja nic... A jaki ty nagrywałeś, nie pamiętasz? Ja nic nie wiem o kanale. Przepraszam bardzo, nie pamiętasz? Ty powiedziałeś, nagrywałeś, ja tak będę się starał, żeby kanał jego usunęli. I temu ci obiecuję, że to co dałem ostatni raz, 100 zł na pielniarkę, to było tamte pieniądze, ile pieniędzy ci dałem, kurwa, jak potrzebowałeś. Tak, tak ja jestem, kurwą. Ja nie jestem, kurwa, dla ciebie jakimś, kurwa, ja nie jestem pasożytem, to ty jesteś pasożytem. Bardzo dobrze. Niech ja będę pasożytem, kurwą, bo może taką jestem, nie mężczyzną, ale kobietą. Wszystko na mnie zwala. Bo Wojtek tak mówi, słyszeliście same, ja was nie oszukuję, ale niech będę. Biorę ten krzyż, bolesny ten krzyż, cierpiący, nękający na mnie. Ty Boga ogółem obrażasz w taki sposób. Nękający na mnie. Tak, ja Boga obrażam. Ja Boga obrażam. Panie Jezu, słyszysz? Boże Wszechmogący, Króle Nieba i Ziemi. Po co ty mnie dajesz na tym świecie? Płacz, płacz, jak stara baba. Płacz. Boże! Zaraz pójdę, zadzwonię jeszcze do dzielnicowej i na tarapie powiem, że nie wiem co będę się ogółem wyprowadzał, na dzielnicowej też rozmawiałem. Dzielnicowa powiedziała, że w każdej chwili. Ja zaraz zadzwonię do... Ja się boję, jak ja się wyprowadzę, to cię opieka zabierze stąd. Niech da... Zabierze, 100% ci, kurwa ci powiem. Ja sam pojadę na górę, zaraz. Sam pojadę. Sam pojadę, nie wyjdę sam.
czekałem, żeby mi terapeutka wpuściła do środka. Siedziałem na krzesełku, starsza terapeutka z opieki społecznej i o, te właśnie dwie kobiety tutaj przychodziły. I po prostu ja siedziałem i po prostu zobaczyłem, że schodzą, powiedziałem dzień dobry, odpowiedziały dzień dobry i po prostu poszli na wywiad gdzieś do kogoś. Niech jedzą. Jechały sobie samochodem. A niech jedzą. Ja im nie bronię. Ja im nie bronię. I powiem tak, Asiu, naprawdę jak Bóg na niebie, żywy i umarłszy, ukrzyżowany, mogę uklęknąć przed obrazem, ucałować, będziesz widzieć. Jak chcesz, to niech zadzwoń do Wojtka i niech Wojtek nagra na kanale. Bardzo cię proszę. Ja się nie boję się brać krzyża na siebie, bolesnego, cierpiącego, nękającego. Bo ja wiem, że są tacy ludzie, że nie wiadomo, co wypisują. Na mnie, na Wojtka, a na ciebie, na moje firmy przekształcają różnie i Wojtka też. I ja bardzo proszę ciebie, zadzwoń do Wojtka, żeby on nagrał. Nagrał na swoim kanale i żeby puścił dzisiaj, co ja będę mówić. A życzę wam dla ciebie i dla Wojtka dużo, dużo zdrowia, szczęścia, Bożego błogosławieństwa, radości w życiu i to, co Bóg, Pan Jezus, Matka Boska przeznaczy, jakie dzieci chcecie mieć, czy dziewczynki, czy chłopaczki. Daj Boże! Ja jestem. Ja mam 5 centymetrów kutasa. Ja nie. Daj Bóg, tego pod Bogiem nie nagrywałem. Żeby ja z tego miejsca nie wstał. Żeby mnie Bóg prędzej zabrał. Daj Bóg! To zabierze. Daj Bóg! Za kłamstwo, za uszy. Daj Bóg! Daj Bóg, tego ja nie nagrywałem. Daj Bóg! Nie, tak samo na Jackę nie nagrywałeś, tak? To o, wymieniacie się kartami, kurwa, i na mnie na stop napierdalasz na Natalkę i na po prostu na Asię. Nie napierdalam na ich. Nie kłam. Nie kłam. Nie kłam. Nie kłam, to są... Przykro, o, nie pojadę. To trzeba... Pojedziesz. Nie pojadę. Ta karta pójdzie. Czym prędzej, ażeby ona usłyszała. Ażeby ona usłyszała ten mój film. Żeby... Ja przez ciebie, kurwa, nerwicę, kurwa, dostanę tutaj. A mnie serce stanie. A chuj nie staje, mi kuta stanie. To daj Boże, żeby tobie kuta stał. A tobie mnie serce staje. Daj Boże, żeby stał. I żeby zapłodnił Aśkę. Daj Boże. Z całego serca życzę. Z całego serca życzę tobie. Żeby zapłodnił Aśkę. Żeby było potomstwo. Żeby ty doczekał się tak jak nie, ja się nie doczekam. Potomstwa swego. Żeby, a moje serce, jak ty powiedziałeś, żeby stanęło, żeby nie oddychało, żeby nie biło, żeby oczy śledziaki moje zamknęli się. Żeby ja odeszedł! Ja to zgłosić, kurwa, że się naprawdę zabierają, kurwa. Żeby ja leżał pod kołdrem tym obuchowym, śniegowym. Żeby leżał koło brata. Żeby tam leżał, żeby nie wziął tego światu.
żeby odeszedł czym prędzej. Panie Jezu, Maryjo Przenajświętsza, jak ty wspaniała, jak ty żywa, jakie serduszko twoje ładne. Weź to, przestań to nagrywać to, kurwa. Wreć się, kurwa. Ty no stop, kurwa, narzekasz, kurwa, głupoty gadasz, kurwa. Ludzie ci, kurwa, się z ciebie śmieją, ty takie filmy wrzucasz. Jestem kurwą. To jesteś, kurwa, to nie wiem, kim ty jesteś. Jestem kurwą. Tak. Na razie. Trzymajcie się. Dobrzy ludzie, zły ludzie. I ty, Asiu, trzymaj się. I ty, Natalko, trzymaj się. I ty, Basiu, Kasiu, trzymaj się. A wy, co mieliście przywieźć kurtki dla mnie, nie przywoźcie. Nie chcę od was paczek. Nie chcę od was nic. Nic nie chcę. Ani maślanki. Ani pieniędzy nie chcę, nic nie chcę. A rana moja niech będzie większa, niech gnije. Bo dla mnie taka męka się należy, cierpienie, ból. Ja jestem niedobry, zły. Ja donoszę na was, na Wojtkę, na wszystkich. A to jest kłamstwem, tak, oszczerstwem dla mnie. Dlaczego wy to robicie? Wam chyba lżej na sercach. Niech będzie lżej dla was na sercach, że mnie chcecie położyć do jamy. Do jamy tej świętej ziemi. Koło brata będziecie. Tylko nie przychodźcie na mój grób. Nie przychodźcie, nie przynoście kwiatków. Nie przynoście świec. Nie módlcie się za mnie. Nie chcę. Nie chcę was znać. Wystarczy może tego nagrywania. Tych ludzi, którzy po mnie, po Wojtku i po dziewczynach. Przepraszam bardzo, chcę do terapeutki zadzwonić. Wojtka, żeby nie jechaliście. Na razie. Debilizm, kurwa, szerzy się u ciebie w głowie.